Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 16-17 maja bieżącego roku, w chwili kiedy większa część opinii publicznej i uwaga była skupiona cały czas na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, szef Sztabu Irańskich Sił Zbrojnych, generał Mohammad Bagheri, złożył wizytę w Tadżykistanie. Spotkał się wówczas z prezydentem tego kraju Emomali Rahmonem, a także z wyższymi urzędnikami wojskowymi. Najważniejszym elementem tego, tej wizyty, tego wydarzenia, było zainaugurowanie i działalności irańskiej fabryki bezzałogowych statków powietrznych Ababil II w stolicy Tadżykistanu Dushanbe. Dosłownie Ababil oznacza stado ptaków i odnosi się do cudownych ptaków w Islanie, wspomina, wspomina, wspominanych zresztą w, w Koranie. Pierwszy z serii dronów Ababil, Ababil 1, zbudowany przez irańskie konsorcjum HESA, był używany w późniejszych etapach wojny iracko-irańskiej w latach 1980-1980. 8. Kolejny Ababil 2 to jest tani taki taktyczny dron, który jest przeznaczony przede wszystkim do misji rozpoznawczych, obserwacyjnych, choć oczywiście może być także wykorzystywany do ograniczonych operacji o charakterze szturmowym. Ma zasięg 200 km, może pozostawać w powietrzu przez półtorej godziny. W tych działaniach rozpoznawczych może przynajmniej w teorii monitorować obszar 770 km2. To, co jest istotne, to posiada także możliwość startu z, no, z łodzi motorowych, na przykład. To daje także szerokie możliwości różnego rodzaju pododdziałom wojsk specjalnych. Jeśli chodzi o tę wizytę najwyższego irańskiego urzędnika wojskowego w Tadżykistanie, to myślę, że warto zwrócić uwagę na kilka takich podstawowych kwestii, które są istotne z całym systemem, z architekturą bezpieczeństwa w regionie. No, warto zacząć w ogóle od tego, że historia produkcji dronów bezzałogowych statków powietrznych w Iranie, sięga no, trzech dekad. Po raz pierwszy natomiast po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której Islamska Republika Iranu oficjalnie otwarcie uruchamia działającą linię produkcyjną, właśnie dronową w innym, w innym kraju. Fabryka ta oczywiście jest efektem istotnych. Porozumień dwustronnych, które zostały osiągnięte przez tak zwany połączony komitet obronno-wojskowy podczas wizyty ministra obrony Tadżykistanu generała Sherali Mirzo w Teheranie, która miała miejsce 5 kwietnia ubiegłego roku. Szef sztabu Sił Zbrojnych Iranu, generał Bagheri, powiedział wtedy, że ten wspólny komitet ma opracować projekt w przyszłości, taki przyszłościowy projekt współpracy wojskowej i obronnej między oboma krajami i rzeczywiście udało się to w ciągu roku osiągnąć i to można powiedzieć, że to otwarcie, otwarcie tej irańskiej fabryki dronów Ababil 2 w Dushanbe jest jednym z najważniejszych także rezultatów zniesienia embarga na broń w stosunku do Iranu warto tutaj przypomnieć o rezolucji numer 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ która w lipcu 2015 roku zatwierdziła wspólny kompleksowy plan działania dotyczący irańskiego programu nuklearnego, no i te wszelkie ograniczenia dotyczące dostaw broni do Iranu no, wygasły w październiku 2020 roku. No, to oznacza, że Iran, przynajmniej w teorii, może legalnie kupować i sprzedawać broń konwencjonalną, w tym broń strzelecką, różnego rodzaju pociski, śmigłowce, czołgi. I tutaj warto zastanowić się, czy w dłuższej perspektywie Iran mógłby stać się takim nowym konkurentem dla Federacji Rosyjskiej, dla Chińskiej Republiki Ludowej, dla Turcji czy dla Izraela, jeśli chodzi o eksport sprzętu wojskowego do, do Azji Środkowej. Myślę, że teoretycznie taka perspektywa może nastąpić. Chociaż oczywiście tutaj kluczową kwestią jest, jest perspektywa potencjalnego uderzenia Izraela na, na Iran. No i oczywiście ten sprzeciw Izraela, jeśli chodzi o o yy, właśnie, no właśnie tę umowę dotyczącą irańskiego programu nuklearnego. Warto zwrócić uwagę, że rozwój współpracy wojskowej i obronnej między Iranem a Tadżykistanem jest także kolejnym bardzo istotnym elementem deeskalacji w relacjach między tymi dwoma państwami. I Tutaj myślę, że warto wspomnieć także o wizycie prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego w Tadżykistanie we wrześniu 2021 roku i warto podkreślić, że była to pierwsza zagraniczna podróż Raisiego jako właśnie głowy Głowy państwa. I niewątpliwie był to, był to bardzo istotny, taki, no, powiedziałbym, nawet milowy krok w normalizacji relacji dwustronnych, i myślę, że, że ta współpraca dla obu, dla Dushanbei i dla i dla Teheranu jest niezwykle niezwykle istotna. Istotna nie tylko pod kątem normalizacji relacji dwustronnych, ale także w, jeśli chodzi o przeorientowanie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Iranu w stosunku do szanghajskiej organizacji współpracy, bo myślę, że warto to również bardzo mocno podkreślić na szczycie szowu szenchańskiej organizacji współpracy w duszan B, która odbyła się w, w dniach 16-17 września 2021 roku, Iran można powiedzieć Przeszedł ze statusu obserwatora na stałego członka szowu. I to jest niezwykle istotny proces proces prawny związany z uzyskaniem takiego pełnoprawnego członkostwa w, w, przez, przez, przez Iran, chociaż oczywiście potrwa to, potrwa to jakiś czas. Szacuje się, że taki proces z nabraniem absolutnie takiego pełnego, pełnoprawnego członkostwa. W Szanghajskiej organizacji współpracy może potrwać od dwóch do trzech lat. No i niewątpliwie te porozumienia wojskowe z Tadżykistanem, te wizyty głów państw, ważnych urzędników wzmacniają pozycję militarną i obronną Iranu w Szanghajskiej organizacji współpracy, no i także moim zdaniem torują drogę do podobnych układów, podobnych paktów z innymi krajami Azji Środkowej. To, co jest szczególnie także istotne, jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście tej fabryki dronów, to fakt, że Tadżykistan no, dzieli 1200 km granicę z Afganistanem i stoi oczywiście w obliczu licznych zagrożeń ze strony czy to państwa, tak zwanego państwa islamskiego, czy ze strony samych samych talibów. No, niewątpliwie tutaj sama rosyjska 201 Baza Wojskowa, która znajduje się w Dushanbe, to jest chyba zbyt mało dzisiaj na to, aby, aby od chwili powrotu talibów do władzy w Afganistanie myśleć o takim pełnym bezpieczeństwie tego, tego państwa i całego, i całego regionu. W tych okolicznościach, które obecnie Mamy, Duszan ben, niewątpliwie upatruje dużej szansy na wzmocnienie własnej, własnego bezpieczeństwa poprzez no, zwiększenie zdolności wojskowych, które oczywiście wiemy, że dzisiaj są także oparte, opierane przez wiele państw na zdolnościach do, do, do posługiwania się bezzałogowymi statkami powietrznymi. Pamiętajmy także, że Iran dzieli. 945-kilometrową granicę z Afganistanem. Boryka się z podobnymi problemami od chwili, kiedy talibowie odbili Kabul, od chwili, kiedy zresztą Amerykanie wycofali się z Afganistanu. No i tutaj także warto wspomnieć, że, że Ayatollah Khamenei podczas spotkania z prezydentem Rahmonem. Wspomniał o tym, że te wspólne zabiegi o bezpieczeństwo w regionie, zwłaszcza w kontekście Afganistanu i rozprzestrzeniania się terroryzmu, są właśnie kluczowymi kwestiami między oboma, oboma krajami. Kolejny element bardzo istotny dla całej tej układanki strategicznej w regionie to fakt incydentów granicznych i napięć z Kirgistanem, które, które Tadżykistan no, doświadcza. No, można powiedzieć nie, nie od dziś, nie od wczoraj, ale w ciągu ostatniego roku było te, te incydenty przybrały na, siłę, na sile. Było ich kilka rzeczywiście takich gwałtownych incydentów granicznych, różnych napięć, także politycznych. No i także warto zauważyć, że Kirgistan był pierwszym państwem Azji Centralnej, który zakupił, m, zakupił w, w Turcji drony Bayraktar TB. TB2, mówimy tutaj o roku 2021. No i niewątpliwie ten rozwój współpracy Kirgistanu w zakresie obronności i bezpieczeństwa z Turcją jest czymś, co bardzo zaniepokoiło Tadżykistan. Wiemy zresztą o tych bardzo mocno nagłaśnianych przez samych Turków sukcesach tureckich dronów w II wojnie karabaskiej, także na Ukrainie. To niewątpliwie Skłoniło, przyspieszyło moim zdaniem decyzję władz w Dushanbe o otwarciu irańskiej fabryki, fabryki dronów. No i wreszcie ostatnia sprawa, która wydaje się dosyć interesująca i warta podniesienia w, w tym odcinku podcastu, to fakt stosunku samej Moskwy do sprawy zacieśniania się relacji irańsko-tadżyckich, no, tej współpracy wojskowej, ale także tej, tej, tej politycznej. Wydaje się, że Rosjanie są w miarę przychylnie, a przynajmniej ta powściągliwość Moskwy, ta powściągliwość rosyjskich mediów wskazuje, że Moskwa tutaj zachowuje, no ja bym to nazwał życzliwą neutralność, jeśli chodzi o tę współpracę irańsko-tadżycką w zakresie, w zakresie bezpieczeństwa. Myślę, że ta logika działań Kremla w tym zakresie wydaje się być taka zbliżona do... Czegoś, co ja bym nazwał bierną akceptacją współpracy wojskowej Chińskiej Republiki Ludowej i Tadżykistanu, ponieważ no, Rosja moim zdaniem, woli, aby jej bliscy sojusznicy w regionie, no tacy właśnie jak Tadżykistan, otrzymywali lepiej, żeby otrzymywali wsparcie w zakresie polityki obronnej, polityki bezpieczeństwa, współpracy wojskowej od Iranu czy od Chińskiej Republiki Ludowej, niż gdyby to miało ta, to, ta współpraca miała płynąć ze strony. Turcji, która jest przecież Istotnym konkurentem Rosji nie tylko w Azji Środkowej, ale także na Kaukazie przecież czy, czy nie mówiąc już o krajach zachodnich, takich jak, jak Stany Zjednoczone. W związku z tym Moskwa tutaj zachowuje moim zdaniem taką życzliwą neutralność. No i oczywiście pytanie, czy dalej ta współpraca będzie się rozwijała szerzej, czy będzie obejmowała inne państwa, czy Iran będzie starał się tutaj być, tak jak już wspomniałem, takim dostarczycielem uzbrojenia do innych państw Azji Środkowej jest. Moim zdaniem to pytanie jest kluczowe w kontekście no, potencjalnego konfliktu z Izraelem. Widzimy, że te, że te przygotowania Izraela są bardzo mocno zaawansowane. Te ćwiczenia, które zakończyły się na początku czerwca pod kryptonimem Rydwany Ognie, no, jasno wskazują, że Izrael ma bardzo zaawansowany plan uderzenia na, na Iran. No i moim zdaniem ta kwestia ekspandowania Sektora obronnego, przemysłu zbrojeniowego irańskiego do Azji Środkowej będzie uzależniona od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dziękuję Państwu za uwagę.